Siódme spotkanie motocyklistów z internetowego forum motocyklowego policjantów. 30 ponad motorów, niektóre naprawdę super, na bunkrach Blisiera. Miałem przyjemność oprowadzać Państwa. Jak trasa prowadzi i co Was sprowadziło do Ustki? Może poproszę też, żeby się Pan przedstawił. Andrzej Załużny, emerytowany funkcjonariusz policji. Chciałem zaznaczyć od razu na początku, że wszyscy tu obecni motocykliści to są czynni zawodowo funkcjonariusze policji lub emerytowani funkcjonariusze policji. Od 4 lat organizujemy sobie pod egidą internetowego forum policyjnego zloty motocyklowe i w tym roku wypadło na rozpoczęcie sezonu Wybrzeże. I jak jedziecie? Co zamierzacie odwiedzić? W tej chwili już byliśmy w Słupsku, mieliśmy spotkanie z prezydentem Biedroniem. Jesteśmy tutaj na Fortach. Za chwilę będziemy w porcie, pooglądamy ziemię ustecką, popodziwiamy, wracamy do naszej bazy, która jest we Włynkowie i jutro rozjeżdżamy się w różne krańce Polski. Począwszy od Wybrzeża, skończywszy na Bieszczadach, Mazurach, Dolnym Śląsku, Krakowie, czyli cała to taki Polska. Jeden dzień? Nie, to jest od piątku. Od piątku jeździcie? Od piątku. Fajnie, dziękuję bardzo. Dziękuję.